nie patriotyzm katolików, lecz patriotyzm większości husyckiej był czymś typowym dla czeskiej postawy narodowej XV wieku. Koniec. W sposób wręcz strukturalny kwestią świadomości narodowej w Czechach i w Polsce, także epoki średniowiecza, zajął się Roman Hek kilka lat później w ramach prac ówczesnej Polsko-Czechosłowackiej Komisji Historycznej. Próbował tam zmierzyć poziom świadomości narodowej u różnych warstw społecznych. Interesującym nas w sposób szczególny w wieku XV dostrzegł właściwie na wszystkich piętrach budowli socjalnej silne zaangażowanie narodowościowe. W odniesieniu do mieszkańców wsi stwierdził, cytuję, należy założyć, że zasięg poczucia narodowego wśród chłopów czeskich osiągnął w okresie wojen husyckich rozmiary u wielu innych ludów europejskich niewystępujące. Koniec cytatu. Z kolei mieszkaństwo czeskie również góruje pod tym względem nad mieszkaństwem polskim. Gdyż, cytuję, mieszczaństwo czeskie staje się jednym z głównych szermierzy programu narodowego w ruchu husyckim. Jeśli idzie o szlachtę i panów czeskich XV wieku, to pomijając postawy szkodliwe czy niesłuszne, takie jak egoizm klasowy, oznaczali się oni także bardzo mocną świadomością narodową. Ostatnia z wielkich grup społecznych, kler czeski, podobnie jak pozostałe warstwy, kształtowała w sposób bardzo wyraźny świadomość narodową. Cytuję, kaznodzieje husyccy rozpalali często nie tylko zapał religijny, lecz również narodowy. Wydaje się, że chociaż w Polsce nie brak było w tych czasach także księży propagujących ideały narodowe, to przecież intensywność tego narodowego oddziaływania kleru, w szczególności husyckiego, była w Czechach w związku z całokształtem tamtejszej sytuacji w XV wieku chyba znacznie bardziej mocna. Koniec cytatu. Tak interesował się także sprawami świadomości historycznej oraz problemem poczucia wspólnoty słowiańskiej w stosunkach polsko-czeskich. Poświęcił temu zagadnieniu kilka studiów. Ograniczył się do przywołania jednej z konkluzji artykułu z 1968 roku. Cytuję. Rozkwit idei wspólnoty słowiańskiej Czechów i Polaków nastąpił w XV wieku. Był on wynikiem szeregu okoliczności, rozwoju czeskiej i polskiej świadomości narodowej, wzajemnych żywych kontaktów kulturalnych, walk toczonych przez Polaków i Czechów przeciwko Niemcom w okresie bojów Polski z zakonem i wojen husyckich oraz wspólnoty interesów politycznych. Koniec cytatu. Osobny nurt w badaniach uczonego stanowiły kwestie dziejów Śląska w epoce husyckiej, w szczególności zaś oddziaływania rewolucji na tym terenie. Sygnalizujemy w tym miejscu jedynie ten wątek, gdyż nie mam możliwości zdarzeń czasowych w ramach tego skromnego tekstu, który Państwu przedstawiam. Na koniec wypada stwierdzić, to już konkluzja, że okres husycki w dorobku Romana Heka zajmuje istotne miejsce. Oczywiście, że jego studia, to naturalne, są dzieckiem epoki, w której powstały. Ale, co ważne, można w nich dostrzec ewolucję. Narzędzia analizy z czasem stają się coraz bardziej subtelne. Trudno nie przyznać Hekowi zasługi podjęcia wielu tematów w sposób pionierski. Chociaż z wnioskami często się nie możemy w pełni zgodzić. Z aktualnej perspektywy można chyba pokusić się o konkluzję, że studia wrocławskiego badacza w wielu punktach rzecz prosta się zdezaktualizowały. Mamy sporo nowych ustaleń, ale do dzisiaj broni się jego solidny warsztat naukowy. Dziękuję Państwu za uwagę.